Witam Was wszystkich. Dzisiaj chciałem pokazać Wam, jak przerobiłem tak naprawdę zabawkę Land Booster na model RC. Pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Mianowicie, założyłem mu zupełnie nową elektronikę. Zaczniemy sobie od serwa. Takie serwo jest założone. Jest to serwo z modelu Feju razem z orczykiem. Bardzo fajne. O mocy 1 kg. Może nie o mocy, ale o sile. Odbiornik zintegrowany z ESC, czyli z regulatorem obrotów. Również z modelu Feju. 40-amperowy. Dwukanałowy, 2,4 GHz. Aparatura również 2,4 GHz, bardzo fajna dla lewo- i praworęcznych. Może tutaj będzie widać. A. Z regulacją płynnego gazu, oczywiście przełączenie 50x50, 70x30. Regulacja martwej strefy. Regulacja, ja może pokażę, jak to działa. O. Tak. Serwo jest dość, powiem szczerze, mocne. Tu mamy o regulację kąta martwego, znaczy może centrowanie, o. A tu mamy regulację wychylenia kół. Możemy sobie regulować, widać zresztą. Ok. Silnik również pochodzi z modelu Feju. Tu może pokażę, to jest oryginalny silnik z Land Boostera, a to jest silnik z Feju, z drugiego modelu, który mam, który zamówiłem. Wszystkie części zamówiłem na, albo na Gearbest, albo na Banggood. Pod filmem będą linki do poszczególnymi adresami, gdzie co można kupić, w jakiej cenie. Wszystko sprowadzałem z Chin. Pakiet jest również 1500 mAh z końcówką TDIM. Dokładnie jest to coś takiego. Mieści się tutaj nam bardzo dobrze. No i co? Jakie tutaj problemy napotkałem przy przeróbce tego? Największym problemem to jest generalnie dobór zębatki atakującej, nazywanej tak wśród modelarzy, aczkolwiek no jest to tak naprawdę koło zębate, a nie zębatka. Zębatka to jest listwa, a to jest koło. Jaki tu problem mam z tym akurat? Już może pokażę. Problem mianowicie jest taki, że ten silnik ma średnicę wału, tak zwany shaft wału, 2,3 mm i no niestety te zębatki, które są dołączone do Feju, one co prawda pasują na ten silnik, ale nie pasują, nie schodzą się, znaczy schodzą się tylko, że no to mocowanie oryginalne z Land Boostera jest niestety tylko przewidziane do tak naprawdę pod taką średnicę i to jest zębatka o szafcie, koło zębate o szafcie 3,17 mm z Mavericka. No i musiałem tu pokombinować, żeby ją jakoś tu zamontować. Jest tu po prostu włożona tak naprawdę kawałek słomki zakręcony, żeby ta zębatka nie latała. Ale ta zębatka akurat pasuje idealnie i no i wbrew pozorom wytrzymuje to. Czasami, no wiadomo, muszę to wymienić, bo to po prostu pod wpływem temperatury się nam tu zużywa ten plastik. Po prostu się topi, nie? Ale generalnie, no, sprawdza się to. No i to był największy problem. Tutaj jeszcze musiałem niestety ten otwór, tą część oczywiście musiałem uciąć. Tutaj musiałem otwór zrobić, ponieważ no, nam się to tutaj wszystko nie mieściło. Wałek tego silnika jest dłuższy niż, ja tu pokażę, niż wałek z oryginalnego Land Boostera, nie? Jest nawet tam o kilka milimetrów dłuższy, no ale jednak i nam to przeszkadza, nam się to po prostu wszystko tu nie mieściło, nie? No i tak to wygląda. Model spisuje się bardzo fajnie.
jest, no, czy jest szybki na tych podzespołach. Ja robiłem testy prędkości, wyszło mi maksymalnie 31 km na godzinę. No, czy dużo, czy niedużo, myślę, że to wystarczy. Także no, tak to wygląda. Mamy jeszcze gniazdo w tym odbiorniku LED. To akurat zakupiłem już na stronie rctim.pl. Tak. A jeszcze tutaj radiatorek. Możemy sobie założyć. Ten radiatorek też pasuje z Landboostera idealnie na silnik Feju. I tak to wygląda. No, autko jest fajne. Samo to podwozie jest bardzo takie trwałe wbrew pozorom za tą cenę. Wszystko jest, no, kółka są niestety puste, ale no, szczerze, samochód się nie przewraca, więc to jest jego duży plus. Pakiecik też tutaj się bardzo ładnie mieści. Tak, w ten sposób. To jest pakiet litowo-jonowy. Ja go ładuję ładowarką Redox Alpha V2 z ustawieniem LiPo 2S i z balansowaniem oczywiście. I powiem szczerze, sprawdza się bardzo fajnie. 15-20 mil jazdy. Ok. Teraz Wam pokażę, że to wszystko tutaj działa. Tak. Tu mamy ledziki. Zębatka już troszeczkę hałasuje, no ponieważ no już jest zużyta ta kółko zębate na silniku, który jest tak zwany atak. No muszę niestety kupić nowy. Gdyby ktoś był zainteresowany tą elektroniką, to powiem tak, mam taką elektronikę na sprzedaż. Będzie link pod filmem do ogłoszenia zarówno do Allegro, jak i do OLX-a. Gdyby ktoś chciał, konkretnie jest na sprzedaż odbiornik, serwo, trzy zębatki atakują, cztery zębatki są i aparatura też jest do na sprzedaż. Także jak ktoś będzie zainteresowany albo będzie chciał to przerobić, to zawsze pomogę, może do mnie napisać, powiem co i jak. Ok, jeśli macie jakieś pytania, to możecie napisać w komentarzu. A czemu sprzedaję z mojego Feju? No ponieważ przerzucam się na bezszczotkę i cała elektronika oryginalna niestety nie nadaje się do zestawu bezszczotkowego. Zamówiłem silnik bezszczotkowy, regulator obrotów, aparaturę i oczywiście serwo mocniejsze 3 kg i nową zębatkę, bo tam jest na zestawie bezszczotkowym jest 3,17 mm, jest shaft silnika, także nowa zębatka też musiała być, ta żadna z tych zębatek nie będzie pasowała niestety. Ok, to tyle. Tak jak już powiedziałem wcześniej, jak macie jakieś pytania, napiszcie w komentarzu i zachęcam do polubienia kanału i do polubienia filmu i do subskrypcji. Pozdrawiam.